Zastanawiam się, czy też tak masz. Kiedy idę ulicą, mężczyźni obracają się za mną, uśmiechają się do mnie i to mężczyźni w różnym wieku. Niektórzy zwalniają w samochodach, nawet spuszczają szyby. Otwarcie mówię, że jest to bardzo miłe uczucie. Ja lubię sama na ulicy patrzeć na zadbane osoby. Ale odnoszę wrażenie, że kiedy na ulicy mijają mnie kobiety, chcą zabić mnie wzrokiem. I zastanawiam się, jakie są twoje doświadczenia w tej kwestii. No, pani Agnieszko, jak pani widzi, ja też nie mogłem przejść obojętnie, tylko tak się obejrzałem i aż się dogram. Dorzucę tutaj takie swoje 3 albo 5 groszy. Co prawda jako chłop, ale myślę, że to też będzie ciekawy dodatek do dyskusji. Też coś o tym wiem, też swoje przeżyłem. Ja mam specyficzną grupę docelową, bo w moim przypadku to są osoby starsze. Tak jakoś się składa. I co ciekawe, dzieci. Ale uwaga, spokojnie. Po prostu bardzo często widząc mnie robią... Ale to dlatego, że mam wielki bebech. Jak jestem gdzieś w przestrzeni publicznej, to dla niektórych osób jestem jak taka przyrodnicza atrakcja turystyczna. Patrzą sobie i myślą, wow. To jest trochę tak, jak jedziesz gdzieś i patrzysz, łoś, nagle łoś. No to musisz się zatrzymać, patrzysz, ja pierdzielę. I ludzie myślą sobie wtedy, nie wiedziałem, że to może być takie wielkie. I tak samo myślą sobie, kiedy widzą mój kałdun. To nie jest tak, że tylko zadbani i standardowo atrakcyjni ludzie się z tym zmagają. Nie, nie. Mm-mm. I czy czasami ktoś chce zabić mnie wzrokiem? Zdarza się. W oczach niektórych widzę taką głęboką, myśliwską potrzebę pomylenia mnie z dzikiem.